część mediów zaczadzona, kupiona. Kupiona ogłoszeniami, które były, finansowały wydawane gazety. Ogłoszeniami nieprywatnymi, ogłoszeniami marszałka województwa, prezydentów miast, rządu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, czyli tymi, którzy informują społeczeństwo o różnego rodzaju grantach, przetargach, konkursach, projektach, programach itd. Przecież setki milionów euro na to było wydawane, to trafiało do mediów, które wtedy korzystając bały się pełnić funkcję, do której media zostały przecież stworzone. Informowania o życiu społecznym, informowania o poczynaniach władzy, ale coraz więcej dziennikarzy odważnych się pojawia. Jest czas i nadchodzi czas ludzi odważnych. Ludzi odważnych, którzy nie boją się głosić swoich poglądów, którzy potrafią logicznie również przedstawiać swoje pomysły, którzy nie boją się zastraszania, szykanowania, tak jak to miało miejsce wielokrotnie w minionych latach. Przyznawanie się do bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości, do poglądów związanych z Prawem i Sprawiedliwością było często odbierane w różnych układach jako coś głupiego, śmiesznego, a bardzo często powodowało szykany, łącznie z wyrzucaniem z pracy. To wszystko pamiętamy.